6G będzie wysoką technologiczną innowacją. Do 2030 roku liczba podłączonych urządzeń będzie nadal rosnąć. Oczekuje się, że będzie to 500 miliardów, to około 50 razy więcej niż wynosi światowa populacja. Liczby te są niebotyczne, więc co o tym sądzisz? 5G nie będzie już w stanie temu sprostać, dlatego potrzebujemy nowych technologii. Od 2019 roku naukowcy ciężko pracują nad przyszłością. Od teraz mówimy o 6G. Termin ten odnosi się bezpośrednio do szóstej generacji technologii komunikacji bezprzewodowej. Ewolucja generacji w sektorze telefonii komórkowej idzie w parze z odpowiednimi standardami technologicznymi. Dla przypomnienia, 1G umożliwiało wykonywanie połączeń telefonicznych tylko z pierwszych numerów komórkowych w latach 80. W latach 90. 2G umożliwiło wprowadzenie SMS-ów i MMS-ów. Prędkości były rzędu kilku kilobajtów na sekundę. We wczesnych latach 2000 3G zapewniło ramy dla rozwoju mobilnego internetu z prędkością zaledwie kilku megabitów na sekundę. W 2010 roku 4G umożliwiło wprowadzenie szybkiego mobilnego internetu, odczytywanie, przesyłanie plików wysokiej rozdzielczości i zarządzanie połączonymi obiektami. W 2020 roku 5G zapowiada się na prawdziwą rewolucję dla wielu użytkowników. Dzięki bezprzewodowym światłowodom i średnim prędkościom rzędu kilkuset megabitów na sekundę zyskała jednogłośną aprobatę. Niemniej jednak w dziedzinie technologii komunikacji bezprzewodowej ewolucja jest prawdziwym obowiązkiem. Wykorzystanie nowych, wcześniej nieużywanych częstotliwości i rozwój bardziej wydajnych terminali są na porządku dziennym. Najwyższy czas spojrzeć na przyszłość z innej perspektywy. Jaką przyszłość możemy sobie wyobrazić obok 6G? To prawda, że stale potrzebujemy technologii komunikacji bezprzewodowej. Nasze społeczeństwa są bardzo połączone i zanurzone w nowoczesności, która nie zna granic. Czy Pana zdaniem naukowcy będą w stanie dotrzymać im kroku? Wydaje się, że terahertz, inaczej znany jako THZ, są technologią najlepiej dostosowaną do 6G, zwłaszcza, że jej ambicje są bardzo ambitne. Oczekuje się, że ruch będzie 5 razy większy niż obecnie. Maksymalne szybkości transmisji danych będą powszechne. Przekroczą one 1 terahertz, co stanowi 50-krotność prędkości 5G. Oznacza to, że dziesiątki filmów HD będzie można pobrać w mniej niż sekundę. Opóźnienie, które czasami występuje podczas korzystania z 5G, można zmniejszyć do 0,1 milisekundy. Lokalizowanie użytkownika będzie znacznie bardziej precyzyjne. W tym celu należy ulepszyć technologię masywnych anten MMO. Wewnątrz budynku mówimy o przewidywaniu około 10 cm, na zewnątrz mówimy o 1 metrze. Jak chciałbyś skorzystać z ekstremalnej niezawodności? Tak właśnie myślą naukowcy, którzy kontynuują pracę nad rychłym nadejściem 6G. Co więcej, ekstremalne prędkości szczytowe można osiągnąć bardzo szybko. Tak zwana komunikacja maszyna-maszyna może się rozprzestrzeniać. Możliwe będzie również obsługiwanie około 100 inteligentnych obiektów na metr sześcienny. Co więcej, znacznie poprawi się również wydajność naszych smartfonów. Oczekuje się, że baterie będą działać przez ponad 20 lat bez zmian. A samo zarządzanie energią i wytrzymałością smartfona będzie 10 razy bardziej wydajne. Wróćmy do fal THZ, aby zrozumieć, jak działają. Co możesz nam o nich powiedzieć? W widmie elektromagnetycznym fale THZ znajdują się pomiędzy falami podczerwonymi a mikrofalami. Fale THZ są stosunkowo drogie w produkcji i transmisji. Wymagają specjalnych laserów. 6G będzie oparte na krótkich falach o długości od 30 jednostek do 1 mm. Pasma częstotliwości będą wynosić od 0,1 THZ do 10 THZ. Wykorzystanie tych częstotliwości stanowi poważne wyzwanie. Im wyższa częstotliwość fali, tym krótsza jej propagacja. Jest również znacznie bardziej wrażliwa na przeszkody. Według niektórych źródeł 6G mogłoby pokryć całą planetę dzięki satelitom. Te ostatnie byłyby w stanie pracować z falami THZ. Z drugiej strony najważniejszym postępem będzie prawdopodobnie bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. W rzeczywistości wydaje się, że aby skutecznie łączyć użytkowników, wielu niezajętych pasm musi być aktywnych. Prawdą jest, że gdyby wszystkie pasma były zajęte, niemożliwe byłoby przyjmowanie nowych połączeń. Konieczne byłoby więc poczekanie, aż pasma staną się dostępne. Jakie jest Pana zdaniem najlepsze rozwiązanie tego problemu? Polega ono na odrodzeniu się radia kognitywnego, znanego również jako Software Denied Radio lub SDN. Mówi się również o inteligentnym radiu. Czy wiesz, co to wszystko oznacza? Jest to zdolność nadajnika lub odbiornika do automatycznego dostosowywania niektórych swoich parametrów w zależności od otoczenia. Po pierwsze, technologia ta identyfikuje niewykorzystane częstotliwości, dzięki czemu można je w pełni wykorzystać. Dzięki maksymalnemu wykorzystaniu całego dostępnego pasma możliwe byłoby osiągnięcie wspomnianych teraherców. Należy również pamiętać, że 6G nie jest analogiczną formą rewolucji. Powinno się po prostu pójść dalej w optymalizacji technologii. To prawda, że 5G wysunęło na pierwszy plan Massive MIMO. Są to anteny składające się ze 128 złączy. Są one w stanie bardzo precyzyjnie orientować się w kierunku smartfona wyznaczonego użytkownika.
opracowywane są jednak nowe rodzaje materiałów. Celem jest zwielokrotnienie liczby złączy nawet o kilka tysięcy. W rezultacie anteny będą miały znacznie większą kierunkowość, a tym samym lepszą jakość w kierunku użytkownika. Sztuczna inteligencja również powinna wejść na zupełnie nowy poziom mocy. Co więcej, duża liczba krajów przystępuje do wyścigu o 6G. Co się tak naprawdę dzieje w tym sektorze i co zwycięstwo na tym rynku może zapewnić potencjalnemu zwycięzcy? 5G nadal rozwija się na całym świecie, jednak to 6G przyciąga obecnie zainteresowanie poszczególnych krajów. Dowodem na to są Chiny i Stany Zjednoczone. Te ostatnie już dopracowują swoją mapę drogową. Cel tych dwóch światowych gigantów jest prosty. Muszą bezwzględnie wyjść zwycięsko z tego wyścigu, aby ponownie skonsolidować swoją władzę. 21 kwietnia Joe Biden spotkał się z ekspertami z prywatnych firm. Obecni byli również naukowcy z instytutów badawczych i urzędnicy państwowi specjalizujący się w telekomunikacji. Stany Zjednoczone obawiają się pozostania w tyle za Chinami, dlatego też robią wszystko co w ich mocy, aby pozostać w czołówce. Rzeczywiście do 2021 roku państwo środka będzie już w posiadaniu dużej liczby patentów w tej dziedzinie. Wystarczająco dużo, aby zaniepokoić rywalizujące potęgi. Co o tym sądzisz? China Unicom, jeden z głównych operatorów w kraju, twierdzi, że prototypy mogą zostać zaprezentowane do 2025 roku. Chiński rząd przewiduje, że usługi komercyjne oparte na tej nowej technologii mogą być dostępne przed końcem tej dekady. Jeśli z kolei chodzi o Stany Zjednoczone, mają one nadzieję, podobnie zresztą jak Chiny, na osiągnięcie bezprecedensowych prędkości połączeń i odwrotnie, liczą na bezpieczeństwo sieci. Wszystkie zaangażowane kraje są w tej kwestii zgodne. Częstotliwości THZ są kluczem do optymalnego połączenia. Strach przed pozostaniem w tyle powinien pozwolić na pojawienie się nowych technologii w środowisku 6G. Pomimo faktu, że 5G jest dalekie od rzeczywistości w niektórych regionach, 6G jest w świadomości wielu ludzi. Obawy Stanów Zjednoczonych mogą okazać się prawdziwe. Według doniesień, Chinom udało się osiągnąć prędkość transmisji danych nigdy wcześniej nie zarejestrowaną dla technologii bezprzewodowej na całym świecie. Prędkość szacuje się na 100 GB na sekundę. Jest to pierwszy raz w historii, kiedy technologia transmisji bezprzewodowej zdołała osiągnąć taki poziom wydajności w zakresie THZ. Wojna o prędkość łączności cały czas trwa i będzie trwała. Chiny i Stany Zjednoczone nie są jednak jedynymi mocarstwami, które dokładają wszelkich starań w tej dziedzinie. Korea Południowa, Tajwan, Indie, Unia Europejska i wiele innych miejsc zdecydowało się rozpocząć tę nową przygodę i rywalizację. Pozostaje jednak pytanie, kiedy 6G będzie naprawdę dostępne? To prawda, że kładzione są podwaliny pod tę zaawansowaną technologię, wciąż jednak daleko im do tego, aby stało się to codziennością. Specjaliści mówią o roku 2030, ale nic nie zostało jeszcze przesądzone. Niektóre władze lokalne i organizacje regionalne obawiają się wpływu rozmieszczenia nowych anten na środowisko. Czy 6G naprawdę zmieni oblicze komunikacji? Czy będzie niezawodne? Prawdą jest, że stabilność i niezawodność sieci powinny zostać szczególnie poprawione. 6G powinno również nadążać za rozwojem, na przykład w dziedzinach metadanych. Celem jest otwarcie nowych horyzontów w zakresie konwergencji między rzeczywistością a wirtualnością. Mówi się nawet o futurystycznych zastosowaniach. Rozszerzona rzeczywistość powinna być niezwykle wciągająca. Mówi się także o mobilnych hologramach i niezrównanych cyfrowych replikach. Technologie te wymagają przetworzenia danych na niespotykaną skalę. Jak można sobie wyobrazić, całe to wyzwanie jest niezwykle złożone. Pomimo tych wszystkich przeszkód, przyszłość 6G wydaje się krystalicznie czysta. Ale co tak naprawdę się wydarzy? Czy 6G może ujrzeć światło dzienne przed 2030 rokiem? Czy nowe technologie cyfrowe będą w stanie wciąż się rozwijać? Nie wahaj się podzielić z nami swoją opinią na ten temat. Zostaw komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale ATech.